Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Wolskie Wojnie i zapraszam na cotygodniową tygodniówkę, czyli skrót najważniejszych wydarzeń z Europy i świata dotyczących przemysłu zbrojeniowego. W tym odcinku oczywiście dalej będziemy wyjaśniać sprawę dostaw uzbrojenia na Ukrainę, produkcji krabów i nie tylko, kwestie zakupów w Korei Południowej, powiemy również o gigantycznym programie do sprzętowienia Bundeswehry, a zakończymy wszystko manewrami Baltops. Zapraszam do obejrzenia, zanim jednak przejdziemy do odcinka, bardzo proszę o zasubskrybowanie, zalajkowanie, przesłanie do znajomych. Przypominam też, że moją skromną osobę możecie wesprzeć w programie Patronite, gdzieś tutaj u góry jest odnośnik, możecie kliknąć. I po tym bloku ogłoszeń zapraszam do obejrzenia odcinka. Okej, więc drodzy widzowie, zaczniemy od kolejnych informacji dotyczących dostaw uzbrojenia na Ukrainę. Więc pierwsza sprawa jest taka, że pierwsze wyrzutnie M270 systemu MLRS już wylądowały w naszej okolicy, blisko Pojętej, i na nich będą szkoleni operatorzy ukraińscy i potem te wyrzutnie znajdą się w akcji. Są to wyrzutnie z tego, co kojarzę, bodajże brytyjskie, ale to jeszcze będę musiał sprawdzić. MLRS-y oczywiście, wyrzutnia M270, czyli to jest wyrzutnia, która przenosi dwa pakiety, każdy po 6 rakiet 227 mm. Jest to cenne wsparcie dla Ukraińców, jest to ważne wsparcie dla Ukraińców, jest to wsparcie, które zdecydowanie pomoże w pewnym stopniu uzupełnić braki, które się rodzą z powodu wyczerpywania się rakiet do systemów Uragan i Smiercz. Oczywiście Ukraińcy mają też dostać HIMARS-y. Z wątkiem ukraińskim i z dostaw na Ukrainę wiąże się jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie w porcie naszym w Trójmieście zaczynają się wyładunki jakichś dziwnych Challengerów i Leopardów 2. Od jednego z widzów, za którą bardzo dziękuję, dostałem bardzo ciekawą fotkę zrobioną przez płot magazynu, która pokazuje ewidentnie brytyjskie CR2 i Challengery 2, które wylądowały. Nie wiem, czy to są wozy, które miały być obiecanym wzmocnieniem Wojska Polskiego za darowane czołgi Ukraińcom, czy też jest to z okazji innych ćwiczeń. Ja myślę, że jeżeli czegoś się dowiemy, to damy znać. Natomiast no, mamy część dalszą, Crabgate, że tak powiem. Tutaj też Dawid może powiedzieć dwa słowa. No w zasadzie, no to słuchaj, będą trzy ciekawe rzeczy się dowiedzieliśmy, których nie powinniśmy się dowiedzieć, nie? Chyba tak to powinno być. Czyli pierwsze o tym, skąd będzie finansowanie. Czyli okazuje się, że Ukraińcy troszkę z swoich pieniędzy wyłożą, a trochę wyłoży Unia Europejska. Druga kwestia, czyli ten ilość, powiedzmy, tych haubic, co w sumie nie jest jakąś niespodzianką, nie? No bo chodziło o trzy razy w zasadzie 16 albo 18. Jeszcze dwie. 18, no to popatrz, jak pięknie liczę, fantastycznie liczę. 54-56 haubic mi wychodziło, coś takiego. I ta informacja gdzieś się pojawiła, być może na Dzienniku Zbrojnym, który również polecam jako źródło, dobre źródło informacji. To, co jest ciekawe, to ta wypowiedź w HSW, mam wrażenie, że jakby skierowana jest na ten trop potwierdzający, że to nie chodzi tylko o kraby jako o per se, o armatochałupice, nie? Czyli to, nad czym się wielu zastanawiało, łącznie chyba z nami, jaki będzie zakres tej otoczki, która jest bardzo ważna, łącznie z topazem, i wychodzi na to, tak próbując interpretować to, że dostaną po prostu Ukraińcy cały ten ekosystem fajny, więc tym lepiej. Tak, wygląda na to, że Ukraińcy dostaną w ogóle dywizjonowy moduł ogniowy DMO, KRAB, czyli to będzie cała taka otoczka, czyli 18 armatochaubic w jednym dywizjonie, to dywizjony ukraińskie będą mniej liczne niż polskie mają więcej armatochaubic. U nas 24, nie? Tak. Tak, i wygląda na to, że Ukraińcy po prostu dostaną cały ekosystem, faktycznie, czyli wozy towarzyszące, wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, no i uprzedzając burzę w komentarzach, tak, to jest na koszt Unii Europejskiej i Ukraińców. To nie tak, że my wyciągamy te nasze biedne pieniążki, tylko po prostu to wyciąga ta zła Unia Europejska, która daje Ukraińcom, i Ukraińcy to dokładają własne pieniążki. Natomiast no, źle się stało, że informacja o tym dealu wyciekła ten tydzień temu, tak, no bo wiadomo, że mogą być różne perturbacje wokół tego związane. Trzymajmy kciuki, żeby coś się nie wykoleiło, nie? Tak, natomiast jeżeli śledzicie kwestie militarne i tematy militarne, to widzieliście, że dzisiaj wiele znamienitych oficjeli było w Hucie Stalowa Wola, znaczy wczoraj, przedwczoraj? Przedwczoraj. No i to wygląda na bardzo ładną próbę maskowania tego, że wybiło szambo w temacie dostaw z Korei, czyli ta historia wozówka 21, teraz wszyscy nabierają wody w usta, ponieważ no, trochę ciężko mówić, że się wspiera polski przemysł obronny, jeżeli kupuje się gorszy i w zasadzie przestarzały bojowy wóz piechoty K-21 z Korei, kiedy jesteśmy na finiszu tak naprawdę opracowywania własnego, dużo lepszego, chyba pod każdym względem, Borsuka. Jarek, to jeszcze taka kwestia, wiesz, bo po wspieraniu polskiego przemysłu, kiedy na przykład chodziło o F-35, na przykład, to
Można było mieć wątpliwości o jakby sposób zakupu, że to było bezprzetargowe i tak dalej, ale nikt przecież tutaj nie miał zamiaru się kłócić, że my mamy jakąś alternatywę, tak? No bo okej, okay, no to co nasz polski przemysł by w tej kwestii zaproponował? Nic nie może zaproponować, ale no właśnie co innego, kiedy faktycznie my mamy alternatywę, tak? Ta alternatywa jest lepsza. No, no to jest smutne i tyle, no. Nie będziemy No, to temat Borsuka przegadaliśmy ostatnim razem tak. i przypominając naszym widzom, nieprawda, że nie mamy mocy produkcyjnych, bo mamy moce produkcyjne i to już oficjalnie PGZ potwierdził w komunikacie, że ponad 100 wozów rocznie, słowo klucz ponad. Nieoficjalnie wszyscy wiedzą, że to mogą być 150-160 wozów rocznie. To jest i tak więcej niż Wojsko Polskie jest w stanie przyjąć i przezbroić. Borsuk jest lepiej opancerzony od K-21, dużo bezpieczniejszy dla załogi, ma wieżę zdecydowanie nowocześniejszą, z lepszym uzbrojeniem. No jeżeli przyjmiemy K-21, nie daj Boże, to będzie po prostu głupota dekady, tak? To każda dekada ma jakąś taką głupotę w Wojsku Polskim i to będzie głupota tej dekady akuratnie. Mam wrażenie, że to nie jest kwestia dekad, ale lat, no ale okej, okay, trzymajmy się optymizmu dzisiaj. Jeszcze ta trzecia informacja padła z ust pana, chyba w tej chwili wicepremiera Sasina, że sama HSW, no, jeżeli chcielibyśmy znacznie zwiększyć moce produkcyjne, to jest kwestia inwestycji 300 milionów złotych, co w kontekście zakupów jakby inwestycji zbrojeniowych moim zdaniem za dużą kwotą nie jest. Tak, to wiecie co, te 300 milionów złotych to zabrzmi to źle, ale to są drobniaki, jeżeli chodzi o koszty rozbudowy przemysłu i bazy produkcyjnej. Natomiast no, trzeba też jeszcze wspomnieć o tym, że dzisiaj prasa koreańska opublikowała kolejne takie jakby przecieki dotyczące tego, co będziemy kupować z Korei albo o co się toczą negocjacje. Na szczęście nie ma w tych przeciekach mowy o K-21, natomiast jest mowa o 180 czołgach K-2 i znowu bardziej tam powiedzmy koledzy obeznani z tematem sugerują, że chodziłoby o mniej więcej 58 na początku wozów K-2 takich czysto koreańskich, czyli pojazd, który generalnie nie spełnia wymagań MON-u, bo nie ma odizolowanej załogi od amunicji, właściwie amunicji od załogi, ponieważ w magazynie kadłubowym czołgu K-2 obok kierowcy jest taki bardzo ładny regał z amunicją, to zaraz gdzieś będzie zdjęcie. Dokładnie tak samo jest to rozwiązane w Leopardzie 2. Tylko że po drugiej stronie jest ten magazyn, tak? To jest na lewo od kierowca, to jest na prawo. Natomiast no, podobno ma od razu już w tych pierwszych wozach K2 czołgach ma być tam więcej rzeczy z Polski, czyli kamery termalne, karabiny maszynowe, jakieś tam inne drobniejsze rzeczy. No a potem ma być do Polski stopniowo, te pierwsze 58 wozów miałyby być czysto z Korei, potem te wozy miałyby być coraz bardziej produkowane w Polsce, no i docelowo miałoby to dojść do K2PL, czyli do wozu, który by spełniał wymagania MON-u, czyli miałby odizolowaną amunicję od załogi, czyli ten magazyn kadłubowy byłby odizolowany od przydziału załogi. On byłby czyli jak w Abramsie. Nie, trochę inaczej, wiesz, bo w Abramsie w kadłubie masz z tyłu wydzielony z przydziału silnika odizolowany magazyn, gdzie masz sześć sztuk amunicji i masz ogniwa słabe w stropie i w dnie kadłuba. Okay. Okay. Natomiast w K2 to byłoby sprytnie, bo tam siedziałby kierowca tak, jak ja siedzę i po tej stronie miałby powiedzmy część amunicji, po tej, bokach swoich, w takich dwóch odseparowanych przedziałach. I też ze słabymi ogniwami i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak, i Koreańczycy mówią, że oni są w stanie to tak zrobić, żeby odporność balistyczna pojazdu nie spadła i żeby umieścić w dnie kadłuba i w stropie jakieś kanały. To angielska nazwa tego ładna to jest blow plates, natomiast po polsku się to mówi ładnie klapy wydmuchowe. Prawidłowym terminem są klapy wydmuchowe. Klapy wydmuchowe mogłyby być albo w stropie, znaczy w płycie górnej, która w K2 jest w zasadzie pozioma, czyli nie jest osłabiona specjalnie pod względem balistycznym. No tak, jedynie chyba, żeby coś centralnie z góry przyleciało, nie? No chyba, że tak. No i można by po prostu ładnie osłonić, znaczy odizolować magazyn amunicji, byłyby te klapy wydmuchowe, no i pojazd byłby bezpieczniejszy. Natomiast no, pierwotne zamówienie na 180 pojazdów, no to należałoby rozumieć jako minimalny poziom, przy którym Koreańczykom się w ogóle opłaca ruszyć palcem i wyprodukować coś u siebie i nam przetransferować technologię, bo trzeba pamiętać o tym, że koreańskie K2 byłby pojazdem, który by zastąpił docelowo nie tylko PT-91, nie tylko uzupełnił te wozy T-72, które daliśmy, bo tu już potrzebujemy tak naprawdę 500 maszyn za PT-91, znaczy za T-72, które daliśmy Ukraińcom, 250 sztuk mniej więcej, za w przyszłości daliśmy Ukraińcom T-72M1, ale za T-72M1, za PT-91, czyli to by już potrzebujemy 500 maszyn, a docelowo pojazdy K2PL miałyby też zastąpić Leopardy 2PL i Leopardy 2.5, czyli potrzebowalibyśmy tak naprawdę, no tak 700 w zasadzie
50 czołgów mniej więcej wyprodukowanych, plus Abramsy, bo Wojsko Polskie celuje mniej więcej w 1000 czołgów. Natomiast zaraz wiesz, będziecie co, mówić... Ja celuję w Ferrari, wiesz, mam wrażenie, no ale... Natomiast wiecie, no, mówi się, ojej, ale czemu te czołgi miałyby zastępować Leopardy, jaki jest sens, że tu będzie tyle typów naraz? Nie, słuchajcie, to w pierwszej kolejności Wojsko Polskie chce się pozbyć wszystkich 7-2 i PT-91. Szczerze rozumiem, trzymam kciuki, bardzo rozumiem powody, dla których teraz wojsko chce się pozbyć tych maszyn. Uwaga, spoiler alert, nie ma części do nich. I uwaga, nie będzie do nich części, będzie tylko gorzej. Więc no tak, wszystko jest zasane z rynku, nie? No oczywiście, no przecież Ukraina i wszystkie firmy kontraktowe zasysają, co się da, i ceny, nieoficjalnie mówi się, że ceny gratów do T-72 przez wojnę podrożały o kilkaset procent, tak? I że już ich po prostu nie ma, no po prostu ich fizycznie nie ma, bo czołgi T-72 wbrew pozorom są bardzo popularne na świecie. No i wszyscy mają ten problem, że fabryka w Indiach się zatkała, no z Iranu nie za bardzo ktoś chce sprowadzać podzespoły, też Irańczycy no nie wszystko produkowali. Też może się nie udać. No z Rosji może być problem, na wielu poziomach. No w każdym razie wymiana, słuchajcie, czołgów to jest jakiś proces, tak? Czyli jeżeli my sobie kupimy te K2, będziemy składać, to zanim one zastąpią Leopardy, to słuchajcie, minie 15-20 lat, tak? Więc to zawsze, zawsze musicie po prostu postrzegać jako jakiś dłuższy proces rozciągnięty w czasie. No ale żeby pogadać o procesie i co ma sens, to wrócę do tematu, który bardzo ładnie triggeruje Dawida, więc zaraz będziecie widzieli Angry Kadyrov Noise in Background, czyli twoje ulubione K50. To taki prawie tak, F-16. K50, FA-50. Ja się ostatnio zakapuśkałem z tymi oznaczeniami. Kai, tak, nie wiem. Tak. To w ogóle były dwa artykuły. Te artykuły, słuchajcie, miejcie na uwadze, to są artykuły, które my translatorem przetłumaczyliśmy, kiedy zobaczyliśmy u jednego z naszych kolegów, że on to znalazł, żeby nie było. No, ale pozdrawiamy Bartłomieja więc... Kucharskiego z Wojsko i Technika. Bartku, tak, więc dzisiaj machamy się to poniosło. Dzisiaj się to poniosło. W każdym razie, wedle treści tego artykułu dotyczącego tych szkolno-myśliwco czegoś, no to tak, delegacja łącznie z przedstawicielami sił powietrznych i tak dalej jest od 6 do 10 czerwca na miejscu, czyli w tej chwili tam jest rzekomo. Chcemy, to już wcześniej się okazało, te 36 miesięcy dostawy maszyn i na ten moment mowa o oczywiście o tych maszynach nieszkolno-bojowych, bojowych już, czyli FA-50, przy czym nie jest znana dokładnie ta konfiguracja. Natomiast pojawiła się cena, która jest jakby takim wyznacznikiem tego, co KAI, czyli Korean Air Industries, mówi. I tam była mowa o tych 20 milionach dolarów, ale tam się pojawiały informacje, że bez uzbrojenia, a z silnikiem, a może bez silnika i tak dalej. Nie zabijcie mnie, bo ja też w języku koreańskim za dużo nie umiem, jeżeli cokolwiek, więc po prostu leciałem translatorem i tyle, więc to jest to, co się udało wyłuskać. No i słuchajcie, no czekamy. Ten wydźwięk tego artykułu był taki, że to nie jest jeszcze przesądzone, oby, że toczą się też jakieś rozważania odnośnie masterów, czyli tych maszyn, które mamy w wersji szkolnej u nas, i że pożyjemy, zobaczymy. Obyśmy pożyli, nie zobaczyli. Także chyba takim optymistycznym akcentem skończymy. Ale nie chciałbyś mieć takiego, wiesz, lekkiego, zwinnego, małego, ekonomicznego myśliwca z ja nie Darbarem. Małego, zwinnego i lekkiego. Nie chciałbyś. No dobrze, najbyś nie chciał. Ale patrz, ale to się sprawdzają te Su-25, MiG-29 na Ukrainie. Tak, sprawdzają. Wiesz, ale dobra, nawet okej, okay, w porządku, bo ty mnie tutaj podpuszczasz, ale tak. Nawet zostawmy to w ten sposób, ale jest mowa o, jakby mówiliśmy, wspominałeś o Borsuku, o K21, o tej absorpcji. I teraz tak, jak my, kiedy mieliśmy problem z tym systemem F-16, z systemem F-35 będziemy mieć problem, bo każdy ma problem, bo to jest rewolucja. Wdrożenie tych samolotów, tych 3, 4, 5 eskadr nałożyłoby się z wdrożeniem F-35. Minimalnie to by się przesunęło. Okej, okay, może pierwsza eskadra byłaby szybciej niż pierwsza F-35, ale mimo takiej ilości, gdzie trafilibyśmy na dokładnie ten sam moment. I jestem ciekawy, skąd my byśmy, nie wiem, tak byśmy wykręcili z młynka ten pilotów i ten personel? Przecież to nie można mówić o jakichś Su-22 i MiG-29, gdzie już i tak ten personel jest jakby nieliczny, bo są nieliczne maszyny i ci ludzie też odchodzą, ale jeżeli ci ludzie, zakładamy, że nie, oni nie dadzą rady na F-35 czy na F-16, tak samo nie dadzą rady na tych koreańskich maszynach. To jest ten sam poziom jakby awioniki. Czekaj, Dawidzie, uściślimy dla naszych widzów, no. Ale to sugeruje, że wyszkolenie pilota to nie jest jak zrobienie C+N na tira?
Słuchaj, no zobaczymy, zobaczymy, jak się okaże na Ukrainie, tak? Ile jeszcze miesięcy nie potrwa. No, nie no, ale tak poważnie, no to chyba nikt tego nie widzi, no bo problemem Wojska Polskiego od lat to problem finansowy i wszyscy mówili o tych finansach, natomiast nie zauważa się, że największym problemem... Ludzki. Tak, jest oczywiście, są problemy nie finansowe, a problemy osobowe, bo wiecie, problemy finansowe, no to odpalamy sobie drukareczkę Glapińskiego i nagle mamy kupę kasy, tak? A jeszcze tam Unia podsypie, a jeszcze tam wujek sam podsypie i nagle, wiecie, bo on robi sobie tak, nie? Ale no wszystko fajnie, tylko no, nie ma ludzi. Po prostu nie ma ludzi, nie ma wyszkolonych ludzi. I to wiecie, to jeszcze fajnie, żeby ten człowiek dwa zdania w języku angielskim zrozumiał, jak się coś do niego powie, albo on przeczyta. Przecież, I żeby, Jarek, są olbrzymie problemy, albo były, bo to było kilka miesięcy temu, z odpowiednią ilością personelu do wysłania za ocean w kwestii przejęcia czy uczenia się na system przeciwlotniczy Kryptonim Wisła, na Patrioty. Tak. I nie było ludzi, którzy mieliby na tyle A tam był chyba język na poziomie B wymagany już. I coś B1 albo B2. Tak, 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 żeby tam pojechać. Więc teraz, a mówimy z całym szacunkiem do przeciwlotników, no ale oni nie muszą przynajmniej robić tam 9G czy 7,5G utrzymywać i tak dalej, więc to grono się znacznie zawęża i to grono będzie miało robotę, bo będą F-35, ludzie z MIG-ów i z SU będą w pewnym stopniu, na pewno ci młodsi, przerzuceni na F-16, czyli będzie skąd czerpać. Pamiętajcie, że my kupiliśmy dwie eskadry F-35, czyli jakby zabieramy w tej chwili to, co jest Su-22, niech będzie, liczymy tylko głowy, tak? Mamy jedną eskadrę Su-22 i jedną eskadrę MIG-ów, tak? Czyli teraz tak, przesuwamy ludzi z F-16 na F-35, a ludźmi z Su-22 i z MIG-ów wsadzamy na F-16. Ja to upraszczam dramatycznie, ale to znaczy, że wychodzimy na zero. I teraz okazuje się, że co? Że mamy wziąć z tylnej części ciała personel dla trzech czy tam czterech eskadr nowych? No, pa. Już to widzę. No dobra, a ile trwa, powiedzmy, że nie wiem, MON nagle zrobi program Myśliwiec 1500+, i nie wiem, będzie szukał ludzi po jakichś liceach lotniczych i tak dalej. Ile w sumie zajmuje wyszkolenie takiego pilota od zera? Ja tak powiem ci w przypadku, bo to, co mnie od razu chodzi... Bo się po nie głowie, znam, ja ci mówię od razu, że jestem tutaj, wiesz, tłumokiem, jeżeli chodzi o to, nie? Bardzo odjedziemy, ale w przypadku śmigłowców morskich, bo to przeglądałem, szkolenie pilotów trwało 5 lat. To jest, dlatego mówię, to jest odjechany, bo wiesz, trochę inna tematka, ale daje pewne pojęcie, nie? No. To by oznaczało bardzo prostą sprawę, żeby te samoloty pierwszą stronę przejąć, to trzeba by kogoś wydziergać nie wiadomo skąd. Czyli... W zasadzie to te szkolenie powinno się zająć rok temu, zacząć rok temu, tak? No to tak klasyka planowania w siłach powietrznych. To co znowu Maciek Kucharczyk wspomniał, że to jest jeszcze jedna po prostu klasyka planowania w siłach powietrznych, bo gdybyśmy chcieli, kurde, te szkoleniowo-bojowe maszyny, to trzeba kupować pierwsze koreańskie maszyny w 2013 roku, a nie kupować włoskie mastery. Tak. Ta-da! No, no ale... Tak. No dobra, kończąc wątek koreański, który jak widzicie co chwila wypływa i wychodzą kolejne, ta studzienka kanalizacyjna co chwila wybija i zaczynają się różne dziwne rzeczy, bo o ile czołgi K2, no dobra, można zrozumieć, to nie jest taki wcale zły pomysł, jeżeli one będą bardzo mocno spolonizowane i produkowane w Polsce jako K2PL. Okej, okay. K21 ciszej nad tą trumną, daj Boże, żeby to nie wypaliło. Natomiast szkolno-bojowo coś tam, to rozumiem, że to jest na poziomie K21 głupota. No. Ja jeszcze tak szybko, wiesz, to oczywiście sprowadzamy do poziomu jakby Ministerstwa Obrony Narodowej, nie? Absortu. Ja chcę wierzyć, że jakimś minimalnym powodem w ogóle zainteresowania są powody jakby poza resortem obrony, czyli polityczno-gospodarcze. Tylko z drugiej strony Południowa ma tyle zaawansowanych systemów uzbrojenia, fajnych, mówiąc kolokwialnie, że naprawdę mielibyśmy z czego wybierać, żeby nasz wkład finansowy opłacić w przypadku takiej współpracy. I to nie musi być takie coś. Znaczy, chodzą jeszcze ploty, że może te myśliwce byłyby dla Ukrainy, a nie dla nas. Taka 50, aj, czy jak tam, taj, ale to nie chce mi się wierzyć, żeby Ukraińcy potrzebowali akurat tej klasy maszyny, no ale... Wiesz co, słuchaj, ale to już nie chodzi o klasę maszyny, okej, okay. Ale powiedz mi teraz tak, łatwiej w Polsce w tej chwili w przeciągu roku albo w Niemczech, albo w Stanach, w Nellis, znaleźć cywilnych albo wojskowych instruktorów na F-16 czy na Koreańczyka z dupy? Co, będziemy... Słuchaj, to są podobne maszyny, ale jeżeli oni mieliby je wykorzystywać w boju, to potrzebowalibyśmy instruktorów albo z Korei,
albo chyba z Indonezji, która jest jedynym chyba krajem, który ma tą wersję bojową. Więc co, teraz ilu ich będzie? Policzymy na dwóch rękach, czy na jednej starczy? Takich, którzy gdzieś się tu pojawią i będą szkolić. Ilu znajdziemy ludzi, którzy nawet skończyli już służbę i pracują w prywatnych firmach, którzy mają nalot rzędu kilku tysięcy godzin na F-16? No, to dużo. O 16 to dużo. No, integracja uzbrojenia. Kurde, no to na F-16 wszystko podwieźć. No to jak chcesz to dać Ukraińcom, to daj maszynę, do której potem jesteś w stanie im wagon amunicji przywieźć w środku nocy. Bez Tak. problemu. No dobrze, to w Części takim razie. zamiennych. Wszystkiego. No. No dobrze, to w takim razie kończymy wątek koreańsko-polski, ponieważ w zasadzie tą tygodniówkę, którą znowu nam trochę zepsuł MON, sponsoruje, no co, no tydzień niemiecki, tak? Tak, tydzień niemiecki w Lidlu. Tak. A co się zawiera w tym tygodniu niemieckim? Eine kleine Panzer i, jeśli nie Panzer, tylko Panie, wszystko się zawiera. Po Schutzpanzer. prostu tyle się zawiera, żebyśmy do północy nie skończyli. Tytuł tego naszego rozdziału brzmi 100 miliardów dla niemieckiego wojaka. I to jest 100 miliardów, które wykracza poza budżet niemieckiego resortu obrony. Czyli po prostu dostali w przeciągu. To jest oczywiście kwestia perspektywy. Zapewne kilku lat. Nie wiem, pewnie 2025, może tego typu rzeczy, ale dostali niemiecki MON dostał 100 miliardów euro gratis i bardzo szybko, widać, że to po prostu już było działane od miesięcy, pojawiła się lista, nie tyle życzeń, pojawiła się lista realizacji, lista rzeczy do zrobienia, które oni za to kupią i ta lista jest tak długa, że nawet nie będę udawał, że nie czytam, bo nie jestem w stanie. Słuchaj, no lećmy po kolei. No, to było tak, ta wiadomość się pojawiła 3 czerwca. Pani Lambrecht, czyli szefowa resortu, powiedziała, że dostają 100 miliardów. No i były się w zasadzie trzy czy cztery kategorie. No najwięcej, czyli 33 miliardy euro poza budżet MON-u. Pamiętajmy, to nie są 33 miliardy euro, które są jedynym źródłem finansowania, tylko ponad. No to tak. F-35, które dostaną więcej uzbrojenia niż planowano, dostaną nowe ciężkie śmigłowce transportowe, czyli Chinooki, będą pracować nad Eurofighterami, Tajfunami w wersji ECR, czyli walki radioelektronicznej, która zastąpi Tornada w tej samej wersji, zostanie potem kupiona przez Luftwaffe. Kupią więcej bezzałogowców Heron-TP, kupią lekkie śmigłowce wielozadaniowe, kupią system obrony powietrznej. Jest mowa o satelitarnym systemie wczesnego ostrzegania. I to brzmi trochę tak, jakby to był odpowiednik Spirsa, czyli wykrywającego odpalenia pocisków balistycznych, ale trudno powiedzieć, aż tak się nie wgłębiałem. Kupią 7 kolejnych P-8 Poseidon, czyli morskich samolotów patrolowych i będą również od 2030 roku jednocześnie finansować program myśliwca 6. generacji, czyli FCAS. Mają Za rozmach, 30... chłopaki. To tylko mówimy o lotnictwie, tak? Potem jest tak. To jest ciekawe, że drugim pod względem ilości kasy, na które pójdzie te 100 miliardów, nie są wojska lądowe czy marynarka, tylko jest tak dziwnie, to zostało skonstruowane jako digitalizacja, jakieś zwiększenie jakiegoś leadership, coś takiego, ale to brzmiało, dotyczyło systemu wymiany danych i szeroko pojętej łączności i tak dalej, ale kwota 20 miliardów, ja podejrzewam, że to będzie też cyberwojna, wszystkie tego typu rzeczy, no bo 20 BMS-y, miliardów euro. łączność. Tak, to proszę, że będzie kompleksowe. Może dlatego wyciągnęli to spoza każdego rodzaju sił zbrojnych, bo to pewnie będzie dotyczyć każdego z rodzajów sił zbrojnych i nawet dalej, nie? Tak by się 20 zgadzało. miliardów euro i to ma dotyczyć właśnie łączności, dotyczyć ma nowych satelitów komunikacyjnych, wszelkiego tego typu rzeczy. Najmniej jakby zaznaczone zostało pod względem domeny lądowej, bo kasy jest dużo, 16,6 miliarda euro. Ale znalazłem tylko takie kwestie, że modyfikacja, modernizacja PUM oraz kupno kolejnych PUM Ja nawet i powiem ci prace nad ilu. nowym czołgiem. 260 PUM ma być kupionych. Co jak popatrzymy na kosmiczną cenę PUMy, jak popatrzymy na jej bardzo duże możliwości, to znaczy, że oni chcą sobie kupić, to musiałbym sprawdzić, ale w zasadzie drugie tyle, ile kupili do tej pory. I to im Czyli ponad zamyka te. 500. Tak, i to im zamyka temat potrzebnych BWP-ów dla HER, tak naprawdę, dla wojsk lądowych, i będą mieli najnowocześniejsze na świecie BWP-y. Niepływające, ciężko opancerzone, świetnie zrobione, no i prace nad czołgiem nowej generacji, no bo faktycznie Niemcy ten czołg muszą sobie tam poopracowywać. No i mamy domenę morską. Tak, na które to jest z wielu powodów ciekawy temat, który, mimo że na nią ma z tej
dłużej pójść bardzo mało, znaczy bardzo mało, 8,8 miliarda złotych. Polska Marynarka Wojenna, jak usłysza, że to jest mało, to będzie wróciła do euro, Dunnem. nie złotych, euro. Boże, złotych, euro. Czyli, no dobra, czyli co nas, powiedzmy, ile to w tej chwili będzie, ponad 40 miliardów złotych? Niecałe. Coś takiego, no. 40 miliardów złotych, spoko. Poza budżetem MON, który jest też pokaźny. Oni mają w tej chwili 50 miliardów rocznie? Coś takiego. To są kwoty, które są w ogóle niewyobrażalne, tak? Czy ja sobie notowałem... Tak, ja sobie zanotowałem. Na ten rok budżet MON ma wynieść 50 miliardów euro. No mają chłopaki rozmach, no. Znacie. Mają rozmach. Dobra, Navy. Trzy pozycje w zasadzie, tak, czyli kupią 5 kolejnych korwet K-130, czyli tak, mają 5 służb. Co im to? 5 służb, poczekaj, bo to jest dopiero początek. Teraz budują następne 5, czyli mają jakby 10 i to był plan. I teraz się okazuje, że kupią następne 5, czyli 15, ale najprawdopodobniej, bo ja nie wiem, skąd mieli wziąć załogi, zawsze mieli problem z załogami, najprawdopodobniej tak. Te pierwsze 5 jednostek będą musieli wycofać. I teraz uwaga, bo Dawid Janusz się odpala, bo te jednostki zostały wdrożone w roku 2008 do 2013. Najnowsza Jezu, z jednostek, idź które... Idź pan stąd. To ja prawie, wiem, ja prawie wiem, że to... jeszcze nie śmigane. Nie, idź pan stąd, ja wiem, jak to się skończy. Duże i zwinne w radiolokacyjnym cieniu Helu. No, wysunięta baza floty we Władysławowie albo w Kołobrzegu. We Władysławowie. Tak, przy parawanach. Przy parawanach. Po lewej od parawanu zielone groszki. Tak, więc, no, ale brałbym. Brałbyś. Brałbym. Podejrzewam, że z tego powodu, że to Niemcy, to nie wezmę. No, ale dobra, to były korwety. Powoli. Tak, mają już jakby sfinansowane, zamówili 4 fregaty F-126, więc dorzucili sobie kolejne 2 w ramach tej kwoty. Będą mieć 6 nowych fregat. Te mają fregaty rozmach. Mają po 10 tysięcy ton wyporności. Czyli w zasadzie są wielkości no, niszczyciela między niższy. No, one są blisko Tico, one są już blisko Tico drogi, nie? Czyli blisko sumie... Tico drogi, czyli powiedzmy wchodzone wyporności, prawie że krążownik. Należałoby chyba je nazwać jakimś tam niszczycielem czy coś. No, ale co dorzucili kolejne 2, co oznacza, że znowu będą musieli, co za po prostu nieszczęście, wycofać starsze jednostki 2 trochę szybciej, więc znowu ja już bym tutaj, wiesz, no ale i temat numer 3, to jest niesamowite, że to są 3 rzeczy równoległe, rozumiesz? To nie jest to, że za 5 lat będą się zastanawiać, tylko nie, oni po prostu pyk i lecimy, nie? Czyli nowe okręty podwodne też zamówili wcześniej 2 okręty typu 212 CD i do tego dorzucają kolejne 2, czyli już 4. Poczekaj, przecież oni mają bodajże 6 ubotów, do których załóg nie mają, nie? Znaczy mają do 3. Wiesz co, zostało to rzekomo rozwiązane i w tej chwili są one operacyjne. Wcześniej było, że 4 na 6, potem, że 5 na 6. I że jest okej, okay, tak mówią, ale tak czy siak no, nie wierzę w to, żeby wykombinowali więcej załóg. Co z kolei znowu oznacza, że będą wycofywać dosyć szybko 212, już nie 2 pierwsze, które były okazją, ale kolejne 2, bo mają 6, chcieli mieć 6, zamówili 2 na zastępstwo, kolejne 2. Panie. No i do tego jeszcze, żeby nie było nowe systemy hydroakustyczne, torpedy, chcą wzmocnić jakby ten komponent taki lekki, czy chcą te takie szwedzkie streetboty kupić dla jakichś tam swojej piechoty morskiej, jakieś nowe pojazdy podwodne dla specjalistów. Czyli chcesz powiedzieć, rynkowe. Że gdyby nie fakt, że to są Niemcy, to nagle się okaże, że do końca dekady, albo przy końcu tej dekady otworzy się sklepik z cukierkami dla jakiejś chętnej floty krajów świata, które chciałyby kupić, nie wiem, 2 fregaty, 2 uboty. Co chcesz? Fregata, korweta, ubot. Bierzesz i masz. I to, starsi i to, bracie wie, że tego że niemieckie nie okręty soliny to jeszcze nowe. Takie nowe, Boże, przepraszam. Patrzę jak polski marynarz. Widzę 10 lat służby, mówię nowy, nie? Sorry. Pamiętaj, że nasi marynarze mają największe jaja na świecie, bo pływają na 50-letnich ubotach, których tam po szycie już się zmniejszyło z 5 centymetrów, to wiesz. Więc nigdy bym się na coś takiego nie odważył. Nie mam tyle odwagi, żeby takie rzeczy robić. Przy czym no, Kobeny już nie został orzeł, który no, stoi, wziął się i stoi. Czy on, jak będzie z orłem? Przyznam, że nie wiem. Natomiast jeszcze odnośnie orła, wiesz, to jest jeszcze jedna kwestia. Zakładając, że nawet, bo to jest coś, my staramy się te okręty, czy nasze fregaty 400-letnie, czy orła, który też mnie 400-letnią, my staramy się, naszym ambicją życiową jest doprowadzenie tych okrętów
do stanu sprawności i standardu z momentu wcielenia do służby. To jest nasza ambicja życiowa, tak? Czyli jak nam się wszystko uda, co nam dzisiaj nie wychodzi, to może jest szansa na to, że nasze fregaty będą znowu tak w latach 80. i że nasz pokręt podwodny będzie znowu jak w roku 89. No. Co jest niemożliwe właśnie z tego powodu, którego powiedziałem, bo ci ludzie, którzy to robili, te części, które były produkowane, już ich nie ma, nie? Uwaga, ludzie, którzy te okręty robili, już nie żyją. Albo niedługo. No, od tego zacznijmy. Na przykład odnośnie naszych fregat, nie znam jakiegoś wielkiej tajemnicy, odnośnie siłowni pomocniczej i generator, trzeba było ludzi ze Stanów wyciągać, którzy są już dawno na emeryturze, bo tylko oni pamiętali, jak te generatory na przykład naprawiać. No bo nie ma tych generatorów, nie? A my oczywiście nie chcieliśmy wymienić ich na nowe. Przypomnij mi, kto tu tak płakał i nie chciał pomostowych Adelaide z Antypodów? Czekaj. Ja myślę, że Australijczycy. Nie, bo właśnie Australijczycy nas... A my wszyscy chcieliśmy kupić. Oni nas zaprosili. Ministerstwo Gospodarki optowało, wszyscy chcieli te fregaty. Wszyscy po prostu się zabijali. I Australijczycy tam podstawili nogę jak zawsze. Cały świat nam podstawia nogi, pamiętaj. Tak, myślę. Tak. Bo tak, gdybyśmy wzięli wtedy pomostowe Adele, to byłoby nad czym dociągnąć do mieczków. Ja pamiętam, że największym zwolennikiem był szef Ministerstwa Gospodarki, który powiedział, że to jest świetne rozwiązanie, on wcale nie podstawi temu nogi, on się po tym podpisuje i nie wiadomo jak, ale się nie udało. Nazwiska nie wymienimy. Ta uwaga, drodzy widzowie, to jest już po prostu kompletna ironia i szydera, ponieważ Adelaide deal, który był dogrywany przez marynarzy przez 2 lata, został storpedowany z przyczyn roku wyborczego i kampanii wyborczej na wybrzeżu w ciągu 48 godzin. I to była wielka strata, bo te fregaty Adelki były po modernizacji, one były i tak milion razy lepsze niż oba ochłapy, znaczy OHP, które mamy w marynarce. Marynarze mieliby 2 w miarę sensowne okręty, plug and play w zasadzie, które pozwoliłyby... Najbliższe 10 lat. Tak, pozwoliłyby marynarce dociągnąć z jakimikolwiek możliwościami do pojawienia się miecznika. No i z przyczyn politycznych zrobiono... Nawet nie możliwości, ale kompetencje kadry. A no tak, oczywiście. Bo to będzie w tej chwili będzie szycie od zera. Literalnie od zera. A tak, ci ludzie, to była fajna opcja, wiecie, z tego powodu, że okręty jako konstrukcyjna jako platforma były bardzo zbliżone do tego, co mamy, więc to nie byłby szok kulturowy, a jednocześnie one były wypchane nowym wyposażeniem od Thalesa. Notabene wyposażeniem od Thalesa, czyli tej samej firmy, która została wybrana jako główny jakby kooperant przy programie Miecznik. No, w każdym razie to byłoby świetne wejście jakby w kwestię urządzeń, elektroniki nową na starszej platformie i potem stosunkowo bezproblemowe żeby się przenieść na zupełnie nowy okręt, nie? No, ale będziemy się przesiadać z okrętu, które nie są doprowadzone do pełnej sprawności z lat 80. na okręty zupełnie nowe. To też będzie ciekawe. No i tym optymistycznym akcentem myślę, że tygodniówkę możemy zakończyć, bo dobiliśmy do 30 minut, nie przedłużajmy. Następnym razem może powiemy o manewrach w rejonie, o Baltopsie może Wiesz, powiemy. Co, jeszcze Baltops, może tylko szybko, żeby ludzie się nie przestraszyli, że coś się dzieje i wojna wybucha. Okej. Baltops, ale tak no. W 3 zdaniach. Ja mam 3 zdania o tym. Czyli tak, okay. Ta grupa amfibijna, która kręciła się w Finlandii i w Szwecji, weszła sobie do Sztokholmu i potem sobie wyszła ze Sztokholmu i dołączyła się do całego ćwiczenia Baltops, które jest ćwiczeniem, które trwa od w zasadzie prawie 50 lat. Zaczęło się od momentu, w którym Niemcy i Duńczycy mieli walczyć z Polakami i ZSR na Bałtyku i było tak przemyślenie, że może inne floty będą musiały im pomóc, więc żeby one wiedziały, co to jest Bałtyk i że tam się da zakręcić okrętem, to co roku się spotykały na Bałtyku i troszkę sobie ćwiczyły. Potem po prostu już po zimnej wojnie to się skończyło jako taka platforma współpracy też, no bo nie zawsze i nie wszyscy byli w NATO, powoli to było ćwiczenie ze Szwedami, z Polakami, z tego typu krajami, no teraz już coraz więcej krajów jest w NATO, coraz więcej będzie, więc kończy się jako współpraca integrująca po prostu wszystkie floty, które mogą działać na Bałtyku. Tak jak mówiłem, 50 lat w zasadzie prawie to trwa, więc to nie jest coś, co jest czymś nowym, po prostu kolejny rok na Bałtyku, nie? Okej. Okay. No to myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy skończyć naszą tygodniówkę. Dzięki wielkie, Dawid, za przygotowanie materiału. Dzięki wielkie, że słuchaliście tego, co przed chwilą wam powiedzieliśmy. No i do zobaczenia w kolejnej tygodniówce. Może będzie jakaś ciekawa wiadomość znowu z polskiego Lumon. Kto wie? Tak.
bo mają być nowe, ciekawe wiadomości. Zobaczymy, jak się to potoczy. Trzymajcie się, dzięki wielkie, cześć. Do zobaczenia. I to by było na tyle na temat przedstawienia takich najciekawszych wydarzeń z przemysłu zbrojeniowego, manewrów w Europie i rozwijania, właściwie wyjaśniania dalszych kwestii dostaw na Ukrainę i tego, co kupujemy z Korei. Dzięki wielkie, że byliście z nami, dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Przypominam o zalajkowaniu, zasubskrybowaniu, skomentowaniu na dole, przesłaniu do znajomych. No i przypominam, że możecie mnie wesprzeć w programie Patronite. Bardzo mi jest miło i bardzo Wam dziękuję za wsparcie. No i w tym miejscu oczywiście winny jestem podziękowania wspaniałym patronom, którzy mnie wspierają, a zwłaszcza Państwu. Piotrowi Przedwojowskiemu, Martinowi Sochowi, Monice Kamińskiej, Jarosławowi Kaczyńskiemu, Łukaszowi Karczowi, Leszkowi Skrzyniarzowi, Takiemu 1, Radosławowi Wójcigowi, Krzysztofowi Polakowskiemu, Radosławowi Jareckiemu, Mateuszowi Gębali, Pawłowi Królakowi, Marcinowi Dębickiemu, Pawłowi Gosowi, Michałowi L., Krzysztofowi Piszczykowi, Ziutkowi Wadowskiemu, Marcinowi Michalukowi, Wojciechowi Cymbalakowi, Dawidowi Dyrczowi, Maciejowi Kolińskiemu, Krzysztofowi Wójcikowi, Jakubowi Klesze, Tomaszowi Skrętowi, Piotrowi Klimeczykowi, Pawłowi Zegartowskiemu, Pawłowi Małeckiemu, Tomaszowi Bartkowiakowi, Williamowi Błasikowi, Kacprowi Paluchowskiemu oraz kilku innym pragnącym zachować anonimowość osobom. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, a wszystkim innym oglądającym chciałbym podziękować, że oglądali ten odcinek. Trzymajcie się, dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć! I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the